Krystyna Pawłowicz już nie jeden raz zaskakiwała internautów swoimi wpisami w mediach społecznościowych. Jednak teraz posłanka przebiła samą siebie, a wszystko dzięki jednemu komentarzowi pod nagraniem z gorylem. Krystyna Pawłowicz jako posłanka zasłynęła dzięki swoim ostrym wypowiedziom, które mogliśmy obserwować zarówno w Sejmie, jak i w internecie. Posłanka nie kryje swoich poglądów dotyczących przeciwników aktualnego rządu i często komentuje ich wypowiedzi w bardzo bezpośredni sposób. Słowa takie jak zamknij mordę, lewacka propaganda już wielokrotnie padały z jej ust ku zdziwieniu tysięcy Polaków. Jednak teraz według wielu internautów Pawłowicz przekroczyła wszelkie granice. Krystyna Pawłowicz znów szokuje. Nie da się ukryć, że Krystyna Pawłowicz, Donald Tusk i goryl w jednym wpisie to kombinacja, której trudno było się spodziewać. Były lider PO już od jakiegoś czasu nie jest obecny w polskiej polityce, jednak nie przeszkadza to obecnej władzy nadal szeroko komentować jego postępowania. Oczywiście konflikt pomiędzy Kaczyńskim, a co za tym idzie PiS-u z Donaldem Tuskiem, jest znacznie starszy. Nie da się też ukryć, że w pewnym momencie partie PO i PiS stały się swoimi największymi wrogami, a co za tym idzie, ich członkowie nawzajem się atakowali. Jednak to właśnie wypowiedzi posłanki PiS wzbudzają największe emocje, a wszystko właśnie przez sposób wypowiedzi Pawłowicz. Tym razem nie chodzi o samodzielny wpis posłanki, a jej komentarz do wiadomości zamieszczonej przez jedną z internautek. Gdybyście się zastanawiali, czym się zajmuje Donald Tusk w Brukseli, pisze internautka. Pod tekstem zamieszczone jest nagranie goryla, który leży sobie w pełni zrelaksowany i drapie się po czterech literach, nie zważając na to, co się dzieje dookoła niego. Nie da się ukryć, że taki wpis stanowi idealną okazję dla Pawłowicz, aby dodać do niego swoje trzy grosze. Ale po co wkładał na siebie futro? I tak go rozpoznajemy po gibkim całokształcie, komentuje Pawłowicz. Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. Pod komentarzem posłanki pojawiły się dziesiątki wiadomości, które w większości krytykują jej aktywność w internecie. Pani brak kompetencji, żeby nawet tym palcem zostać i dlatego nadal w PiS-ie, pisze jeden z internautów. I to pisze poseł RP. Wstyd kobieto, czytamy. Tu się z panią nie zgodzę, rubensowskie kształty goryla bardziej przypominają panią, dodaje kolejny internauta.